Kartę do testów otrzymałem od Nvidia Polska. Kolejna generacja RTX-ów zawitała u nas w komputerach. Jak już nieraz wspominałem, Nvidia konsekwentnie kroczy drogą ulepszania i implementacji AI w swoich kartach. Nie wszystkim się to podoba, ale to postęp, którego nie da się już zatrzymać. Najnowsza rewizja kart to nie tylko zwiększona wydajność, ale ulepszone DLSS, co jest tutaj dla mnie sporą niespodzianką i jednym według mnie z najważniejszych i ciekawych featureów. Do tego mamy kolejną wersję. Frame Generating w oparciu o algorytm, którego bym się nie spodziewał oraz sporo więcej ciekawych nowości, ale o tym dowiecie się z tego filmu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja karty Nvidia GeForce RTX 5080. Zapraszam. Najnowsze karty Nvidia, zarówno 5090, jak i 5080, zaskakują swoją wielkością. Patrząc po referencyjnych modelach, spodziewałem się 3,5-slotowego kolosa, a tutaj niespodzianka. Z czego to wynika? Z nowego systemu chłodzenia, które, jak mniemam, niektóre karty niereferencyjne nie będą posiadały, więc tam nadal pojawią się 3,5-slotowe kolosy. Karta jest wyjątkowo zgrabna, niemal nie widać, że drzemie w niej aż taka moc. Tym razem mamy dwa wentylatory. Umieszczone na jednej stronie karty. Dzięki nowatorskiemu systemowi przepływu powietrza, gdzie powietrze jest zasysane od dołu i wypychane przez oba wentylatory do góry, udało zachować się niewielki rozmiar karty. Nvidia podaje, że dzięki nowemu systemowi odprowadzania ciepła karta będzie też cichsza od poprzedniej generacji. Na górze karty umieszczono ponownie gniazdo zasilania, do którego podłączamy wtyczkę. Ta rozdziela się na trzy złącza, które ciągniemy kablami do zasilacza. Jeśli chodzi o złącza na śledziu, mam mamy 3 DisplayPorty w standardzie 2.1b i jedno HDMI w standardzie 2.1a. Wspomnę jeszcze na koniec o ciekawym opakowaniu karty z pomysłowym zamknięciem. Co siedzi w karcie? Mamy tutaj nową generację nazwaną Blackwell. Układ wykonano w litografii 4 nanometrów, na którym umieszczono aż 45,6 miliarda tranzystorów. Na karcie znajdziemy 84 bloki SM, 10752 rdzenie CUDA, 84 rdzenie RT czwartej generacji oraz 336 rdzeni Tensor piątej generacji. Taktowanie bazowe karty to 2300 MHz i 2620 MHz w trybie boost. Na pokładzie znalazło się 16 GB pamięci DDR7. TDP karty według producenta wynosi 360 W. Co nam mówią te tajemnicze liczby? Najprościej rdzenie RT będą dwa razy szybsze niż rdzenie trzeciej generacji i około 8 razy szybsze niż w kartach serii 2000. Również rdzenie tensor zostały zmodyfikowane tak, aby pomagały w obsłudze neuronowych shaderów. No i najważniejsze, tensory w wersji 5 obsługują DLSS 4 z Multi Frame Generation. Do tego są dwa razy szybsze od poprzedniej generacji. Jak to wszystko przekłada się na moc? Nvidia nie mydli nam oczu w przypadku natywnego generowania obrazu. Bez DLSS i Frame Generation. 5080 będzie około 15% szybszy od 4080. Jednakże, Ciężko mówić o graniu w natywnym klatkarzu z natywną rozdzielczością. DLSS, jak i FSR i XSS na stałe się zadomowiły w grach i zysk płynności jest wyjątkowo duży, a do tego dochodzi jeszcze frame generation. Choć nadal DLSS i FG ma sporo przeciwników, to nie sądzę, aby Nvidia, jak i AMD zeszła już z obranej drogi. Największym bajerem jest według mnie DLSS 4. Co nowego oferuje? Przede wszystkim zmienił się algorytm upscalingu. Zamiast starego CNN, czyli konwolucyjnej sieci neuronowej, mamy model transform, czyli transformacyjny. W zasadzie najważniejszą zmianę zobaczycie nie tylko na najnowszych kartach, ale też nawet na kartach serii 2000. Model transformacyjny działa na każdej karcie RTX i to jest bardzo dobrą nowiną. Zapewne zauważyliście, że do tej pory gry korzystające z DLSS za zazwyczaj są mniej ostre, a w tle potrafią pojawiać się glicze. Wynika to z tego, że DLSS upskaluje klatkę z natywnej, niższej rozdzielczości do rozdzielczości wynikowej. Jednakże, jeśli tylko gra dostała wsparcie dla DLSS 4, zobaczymy ogromne polepszenie obrazu. Nawet nie trzeba porównywać siedząc z lupą przy monitorze, to widać w momencie odpalenia gry. Detale są wyraźniejsze, obraz jest ostrzejszy. Nowy model zostawia nie tylko DLSS 3 w tyle, ale i również konkurencję. Jakość jest świetna. Warto dodać, że jest też tutaj w oparciu o ten model rekonstrukcja promieni, dzięki czemu jakość odbić RT wygląda również fantastycznie. Najlepiej to widać w Cyberpunku, na obiektach, które są oświetlone światłem odbitym, czyli Indirect Illumination. W przypadku korzystania z DLSS-3 na trybie jakość, ta przypadłość może jest mniej widoczna, ale jeśli przełączymy się na wydajność lub ultra wydajność, tryb głównie przeznaczony do grania w 8K, widać jak. Poważnym było to problemem. Używając nowego modelu transformacyjnego, od razu widać ogromną poprawę. Na internecie znajdziecie komentarze, że dotychczasowe DLSS jakość to na modelu Transform DLSS wydajność i nie jest to aż takie dalekie od prawdy. Niemal na każdym kroku widać, że nowy model skalowania poprawia jakość obrazu. Ogólnie sam zawsze grałem na trybie jakości, ale teraz tryb wydajności nie jest wcale już aż takim złym pomysłem, widząc, jak się prezentuje. Drugą, nie mniej ważną nowością dostępną tylko dla kart serii 5000 jest Multi Frame Generation, czyli użycie rdzeni Tensor do generowania przez sztuczną inteligencję dodatkowych klatek. Sam pomysł był znany od serii 4000, jednak tym razem postawiono na generowanie dwóch, trzech lub czterech kolejnych klatek pomiędzy klatkami wygenerowanymi natywnie. Daje to potężny boost do płynności gry. Wiele osób uważa to za oszustwo, ale ale odpalanie gier na najwyższej jakości z odpalonymi wszystkimi bajerami, puff tracingiem i uzyskanie ponad 150 klatek na sekundę powinno dać do myślenia. Sam nie sądziłem, że jest możliwe wygenerowanie kolejnych klatek następujących po sobie bez większych gliczy, ale Nwidi się udało. Wiem, że są filmy na necie, gdzie znajdziecie takie kompilacje błędów, ale testy były przeprowadzone na pierwszych wydanych dla tej karty sterownikach i na kolejnych już te błędy ciężko oświadczyć. Warto też pamiętać, że Nvidia cały czas pomysł rozwija i ulepsza, więc jak coś, to może być tylko lepiej. Czy granie na MFG wpływa negatywnie na komfort rozgrywki? Nie, czy zwiększa input lag? Tak, ale pewnie dla większości graczy będzie to i tak niezauważalne. Przegrałem sporo na generowaniu klatek razy 4 i nie miałem ani razu problemu z odpowiednim zareagowaniem na to, co się dzieje na ekranie. Sceptyków może przekonać odpalony cyberpunk w DLSS jakość w 2160p w trybie overdrive, który wyciągnął ponad 120 klatek na sekundę. W połączeniu z modelem transformacyjnym gra wygląda fantastycznie. Jeśli mam wybrać, granie na natywnych klatek. Klatkach I natywnej rozdzielczości w trybie Overdrive w prędkości 15 klatek na sekundę, no to chyba jednak wolę to oszukane 120 fps. No, ale co kto woli? No dobrze, czas na testy i mamy dużo do omówienia, będzie sporo numerków i liczb, więc mam nadzieję, że się w tym nie pogubicie. Zachęcam do zatrzymywania filmu na wykresach i samodzielnej interpretacji wyników. Zacznijmy od testów syntetycznych, pokażą nam o ile natywnie karta jest szybsza oraz o ile szybsza z użyciem DLSS i MFG. Oto platforma testowa, na której odpaliłem kartę. Z racji, że nowego RTX-a otrzymałem przed premierą, Niektóre funkcje sczytywania wartości nie działają poprawnie, na przykład częstotliwość taktowania rdzenia. Zacząłem od testu Speedway, daje on ogólny wgląd w szybkość karty. Używany jest Ray Tracing, scena renderowana jest 1440p i nie ma DLSS, czyli natywne renderowanie bez sztuczek. Na tym teście 5080 okazał się o 23% szybszy od 4080. Dalej styl Nomad. Podobnie jak Speedway bez sztuczek na tym teście karta okazywała się o 27%. Procent szybsza od poprzedniczki. No, ostatnim testem jest najstarszy Port Royal, który, podobnie jak wcześniejsze testy, używa natywnych klatek. Tutaj karta okazała się o 21% szybsza. A co w testach bez użycia RT? Zerknąłem na Time Spy Extreme. To dość stary test, ale nie ma tam odbić, tylko bazuje na czystej mocy karty. 5080 pokonało 4080, szybkością o 14%. Na zwykłym Time Spy było jedynie 12. Procent przyrostu prędkości względem poprzedniej generacji. Teraz zrobi się ciekawiej. Zerknijmy, jak sobie poradzi DLSS, nadal w wersji trzeciej. Na Port Royal natywnie 5080 był szybszy o 13%. Z użyciem pojedynczego generatora klatek przyrost wynosił już 25%. Zanim przejdziemy do MFG, zastanawiałem się jeszcze, czy granie na tej karcie w 8K jest realne. Jeśli tak, to na ile? Nadal z wykorzystaniem DLSS-3 w rozdzielczości. 8K w Port Royal osiągnąłem takie rezultaty. Niesamowity wzrost na DLSS jakość jest złudny, bo ilość klatek wzrosła z 4 do 6,5, więc to raczej ciekawostka, ale w Ultra Performance były już 82 klatki na sekundę, a to wynik całkiem godny uwagi. No dobrze, podkręćmy śrubę. Port Royal na DLSS 4 z MFG. Ta wersja 3D Marka nie jest dostępna jeszcze publicznie, choć w momencie, gdy kiedy to oglądacie może już być na serwerze. Przetestowałem kartę na każdym trybie z multigeneratorem klatek, kolejno razy 2, razy 3 i razy 4 w rozdzielczościach 2160p, jak i 8K, abyście już wy nie musieli tego robić. Zwróćcie uwagę na wyniki MFG razy 4 w trybie jakość szalone 218 klatek na sekundę. Na trybie Ultra Performance, który teraz może być czymś więcej niż ciekawostką 333 FPS. Jeszcze weselej robi się przy rozdzielczości 8K. K. Tryb jakość, który wcześniej na Frame Generator razy 1 był w zasadzie tylko czymś w rodzaju interesującej ciekawostki, teraz na tym trybie z MFG razy 4 osiągnął 75 klatek na sekundę. Jeszcze raz podkreślam, dla rozdzielczości 8K. Kolejne presety tylko podnosiły klatkarz. Dla szaleńców 8K i tryb ultra performance MFG razy 4 dał 147 klatek na sekundę. Mózg rozwalony. Ale syntetyki, choć ciekawe, nie mają nic wspólnego z faktyczną grą, więc teraz sprawdzimy już konkretnie na tytułach, co zyskujemy nabywając 5080 i korzystając ze wszystkich dobrodziejstw karty. W przypadku Cyberpunka, gdy odpaliłem sobie benchmark z wyłączonymi wszystkimi bajerami, czyli natywnie na trybie Overdrive z Path Tracingiem w 2160p, uzyskałem 15 klatek. Wiem co myślicie, ale w latach 90 była to zadowalająca prędkość i można było na się na tym przemęczyć. Na kolejny Presetach bez generatora klatek, ale z kolejnymi modelami DLSS w wersji trzeciej były następujące wyniki. Szału nie ma. Na moim ulubionym trybie jakość Cyberpunk działał w trybie konsolowym 36 klatek na sekundę. Dorzućmy do tego MFG i teraz gra nabiera skrzydeł. W przypadku MFG razy 4 tryb Overdrive osiągnął 122 klatki na sekundę z DLSS-4 ustawionym na jakość. Ale dla fanów płynności i monitorów zdobyczności. Odświeżaniem tryb wydajnościowy powinien być również całkiem interesującą opcją. w razy 4:172 klatki. Dziękuję, pozamiatane. Red Dead Redemption to już starsza gra, ale potrafi zarżnąć nie jeden komputer. Mamy tutaj już model transformacyjny i zobaczycie to niemal od razu, odpalając grę, dziwiąc się, co to teraz takie wyraźne. Tak, model transformacyjny tutaj robi naprawdę niezłą robotę, ale RDR2 nie posiada generatora klatek. Testy przeprowadziłem na rozdzielczości 2. 2160p na suwaku jakości ustawionym do końca w prawo. Różnice pomiędzy poprzednią kartą wyglądały następująco. Nie ma może tutaj zbyt dużego skoku, ale i tak ilość klatek na sekundę poddaje pod zasadność, czy jest sens implementacji MFG. No dobra, jest. Ja, ja bym chciał to zobaczyć. Będąc przy grach niewykorzystujących frame generator, odpaliłem Doom Eternal w 2160p na trybie Ultra Koszmar z włączonym RT na trybie jakość wzrost. Wzrost był niewielki 8,5%. Na trybie natywnym bardzo podobnie. Tutaj niestety 5080 nie pokazała mocy. Wróćmy do nowości. Alan Wake 2 tutaj może być ciekawie miałem dostęp do specjalnej wersji deweloperskiej, która obsługuje MFG, ale zanim do niej przejdziemy, zerknijmy na zwykłej wersji. W 2160p z detalami na MAX i RT i z DLSS 3 na moim ulubionym trybie jakość wzrost o 23% z włączonym frame generatorem razy 1. 15%. Ilość klatek była odpowiednio 48 i 78. Nie jest źle. Ale gdy do gry wszedł MFG, ponownie było pozamiatane. Na jakości z MFG razy 4 150 klatek na sekundę. Jako ciekawostkę zerknąłem tryb wydajności z MFG razy 4, średnio uzyskując 195 klatek na sekundę. Niezbyt przychylnie przyjęty Star Wars Outlaws może mechanikami nie rzuca na kolana, ale posiada zaimplementowane całkiem niezłe technologie. 160 PRT i wszystko na ultra. Na natywnych klatkach szału nie ma. Wzrost o 8% z 13 do 14 klatek. To nie jest to, co chcemy oglądać. Na DLSS 3 z presetem jakość też szału nie było. Ale ponownie, z pomocą przychodzi MFG, który zmieni te niezbyt imponujące klatkarze w coś bardziej interesującego. Tryb DLSS jakość z MFG razy 4 dał średnio 98 klatek na sekundę. Niezły skok względem poprzednich 28 Klatek na sekundę. Ogólnie tryb jakości z MFG ustawionym na kolejne wartości dał całkiem niezłe wyniki, jednak ponownie skusiłem się na tryb wydajności, który dał następujące wyniki. Myślę, że to moment, w którym trzeba przestać się bać trybu wydajnościowego jako tego brzydkiego kaczątka, bo wraz z DLSS-4 i modelem transformacyjnym ten tryb wchodzi do gry. I to na grubo. Ostatnią grą był Hogwarts Legacy. Testowałem w 2160P z detalamina Max i odpalonym pełnym RT. Natywnie przyrost wyniósł 24%, ale klatkarz szał nie robił. Dorzucenie MFG zamieniło Hogwarts w piękne, płynne widowisko, wciąż będąc w trybie jakości. Tryb transformacyjny w Hogwarcie też robi robotę. Świetnie to widać po wyjściu z zamku, gdzie niemal widać w dali każde źdźbło trawy. Wygląda to naprawdę dobrze. Niemniej MFG. Raz 4 w trybie jakość dał 151 klatek. Przyznam, że już nawet w takim momencie nie chciało mi się sprawdzać trybu wydajnościowego, bo trochę nie było już sensu. Tak wyglądały testy. Teraz kilka słów od gracza. Pomysły Nvidia podzieliły społeczność, rozumiem to, oszukane klatki AI to nienatywnie generowane ramki z naszych ulubionych gier. Ale zastanówmy się przez chwilę. Cyberpunk w 2160P na trybie Overdrive natywnie osiągnął 15 klatek na sekundę. Sekundę. Więc, aby osiągnął natywnie 60, karta powinna być co najmniej 4 razy mocniejsza. Zastanówcie się, ile w takim razie powinna pobierać prądu, i ile by kosztowała, i jaki by musiał być proces litograficzny, aby to osiągnąć. Pytanie, czy byłoby kogokolwiek stać nagranie na takim potworze. Nie wspomnę już o tym, że proces litograficzny, który aktualnie dobija do 2 nanometrów, powoli się kończy i Nvidia znalazła obejście tego problemu. Owszem, to sztucznie generowane klatki, mało tego zdradzę wam, że 80% generowanego obrazu z MFG4 i DLSS4 jest wygenerowane przez AI. Jeszcze raz powtórzę: 80% i co? Widać to na ekranie? No właśnie, czy tego chcemy, czy nie, NVIDIA będzie szła w AI i ja uważam, że ma to sens. Dzięki temu nie będziemy brali kredytu, aby opłacić rachunki za prąd. No ale. Co kto woli. No dobrze, kilka słów o temperaturze i kulturze pracy. Jak widzicie na testach, karta mało się grzeje. Maksymalną temperaturę jaką widziałem to 71 stopni. Wentylatory kręcą się z prędkością 1500 RPM przy pełnym obciążeniu, także też tutaj nie ma powodów do niepokoju. Kultura pracy karty stoi na bardzo wysokim poziomie i po 4080, która potrafiła się odpalić jak odkurzacz, to bardzo duży krok we właściwym kierunku. Dodam, że nie wszystkie karty. Jakie będą. Na recenzji testowałem model referencyjny. Karty od zewnętrznych firm często będą zajmowały 3,5 slota i będą posiadały po 3 wentylatory. I tak to może być głośne. Widać, że pomysł uchłodzenia Nvidia tutaj doskonale się sprawdził i daje sobie doskonale radę. No i na koniec pytanie, czy warto? To pytanie nie jest proste. Już abstrahując od zasobności waszych portfeli, bo to czy jest drogo, czy nie, jest dość pojęciem względnym. To nie jest karta, która zostawia poprzednie. Daleko w tyle, nie w natywnym generowaniu klatek. Jeśli jesteś nastawiony na granie bez bajerów NVIDIA natywnie, jak Pan Bóg przykazał, to cóż, no szału nie będzie. Ale jeśli nowinki zielone ci nie są straszne, to zupełnie inna bajka. Gry, które ledwo wyciągały 40, 50, 60 klatek, teraz mogą działać w ponad 120. Owszem, to sztuczki. Ale co z tego? Co to zmienia? Czy raster klatki jest generowany przez karty czy przez AI? Jaki to ma wpływ na postrzeganie Gry. Dla mnie żaden. Gra to gra. Teraz dzięki modelu transformacyjnemu i MFG zyskujemy nie tylko płynniejszą, ale i ładniejszą grę. I polecam każdemu sprawdzić nowy model DLSS nawet na starszych kartach, bo to już jest duży krok w przód w kwestii upscalingu obrazu. Nvidia podniosła bardzo wysoko poprzeczkę, do której konkurencyjnemu FSR brakuje kilka długości. Można narzekać na AI, ale poglądajcie tych youtuberów, co narzekają, że nie jest natywnie. Czy grają w tych 20 30 klatkach? Czy pomimo pitolenia wciąż odpalają DLSS i MFG i cieszą michę z ponad 100 klatek na sekundę? To powinien być dobry wyznacznik. Część narzeka, ale wszyscy korzystają. Nvidia zrobiła całkiem pomysłową kartę. W kolejnych rewizjach AI będzie odgrywała coraz większą rolę i to dobry moment, aby się do tego przyzwyczaić, bo inaczej już nie będzie. Moje oczekiwania karta spełniła. Dzięki oszustwom? Tak, dzięki oszustwom, ale wciąż wolę grać w 120 klatkach dzięki oszustwom niż w 15 i udawać, że postęp mnie omija. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.